Wunderwaffe. To słowo rozpala do dzisiaj wyobraźnię wielu osób, które nie tylko interesują się historią, ponieważ słowo to weszło w obieg szeroko pojętej kultury. Występuje w filmach, grach i używane jest często przez różne osoby, które komentują na przykład wydarzenia związane chociażby z militariami czy przebiegiem różnych konfliktów zbrojnych. Tajna broń III Rzeszy. Cudowna broń Hitlera, projekty, które były realizowane w czasie rządów nazistów w Niemczech, do dzisiaj znalazły opisy, wiele publikacji na ich temat, a często są przedmiotem spekulacji i dociekań ludzi, których interesują różnego rodzaju tajemnice czy technologie, które mogły być użyte w różnego typu konstrukcjach, które wychodziły spod ręki niemieckich konstruktorów, projektantów. Do tych broni należały również słynne rakiety V1 i V2. Z tymi rakietami jest związana mała wioska Klimczyce, która znajduje się w Polsce, a w 1944 roku znajdowała się pod okupacją niemiecką. Ale zanim do niej dojdziemy, to musimy cofnąć się do wcześniejszych lat, do roku 1943, żeby zorientować się, dlaczego Polska była łączona z tajnymi broniami, z tak zwanym Wunderwaffe i w jaki sposób polski wywiad, a dokładnie wywiad Armii Krajowej, przejął tajną niemiecką broń, która mogła być użyta w walce z aliantami. Szczególnie Brytyjczycy bali się tej broni, jak również Amerykanie obawiali się, jak dużo Niemcy mają takich rakiet, które mogły być użyte, kiedy inwazja na Niemcy od zachodu się rozpocznie. W 1943 roku odbyło się wielkie bombardowanie Peneminde, które zniszczyły montownie i wyrzutnie rakiet V2. Po tym wydarzeniu Niemcy musieli przenieść produkcję tych rakiet w inne, bezpieczniejsze miejsce. Oczywiście chodziło tutaj o miejsce, które najlepiej będzie poza zasięgiem samolotów wroga. I właśnie wtedy wybór padł na miejscowość Blizna na terenie południowej Polski, gdzie nie było dużo wiosek, ale za to było bardzo dużo lasów. Niemcy już w 1940 roku wysiedlili tą wioskę i zorganizowano tam poligon SS w kształcie kwadratu o boku długości mniej więcej 20 km. W 1941 roku przywożono tam sowieckich jeńców wojennych i kazano im pracować przy budowie tego poligonu. Większość z nich umarła przez ciężką pracę i głód. Później kierowano tam więźniów politycznych i nawet zorganizowano dla tych więźniów niewielki obóz koncentracyjny. Armia Krajowa i jej wywiad miał bardzo dobre informacje z tamtego terenu, ponieważ Niemcy zostawili w tamtych rejonach polskie nadleśnictwo, a personel nadleśnictwa należał prawie w całości do polskiego państwa podziemnego. Przez większość czasu, chociaż były jakieś informacje z tamtych rejonów, to nie miały one większego znaczenia i nie było ich też tak dużo. Ale jesienią 1943 roku nagle do centrali Armii Krajowej i do szefa wywiadu Armii Krajowej zaczęły napływać meldunki, które szły w bardzo wielkiej ilości. A te meldunki mówiły, że Niemcy przejawiają bardzo dużą aktywność na tym terenie. Akurat w tym czasie zmieniał się szef wywiadu Armii Krajowej. Były też wcześniej aresztowania i siatka wywiadu została w wielu odcinkach mocno nadszarpnięta. Czasami trzeba było tworzyć te siatki od nowa. Nowym szefem wywiadu był Kazimierz Iranek Osmecki, pułkownik dyplomowany, który w Anglii przeszedł odpowiednie przeszkolenie i został zrzucony na spadochronie w marcu 1943 roku. Pułkownik szybko i energicznie zaczął odbudowywać siatki wywiadu polskiego na terenie okupowanego kraju, ale również bacznie studiował i przyglądał się tym meldunkom, które z okolic Blizny nadsyłał okręg Kraków.
Najważniejsze meldunki nadeszły w listopadzie i grudniu 1943 roku. Mówiły one, że poligon SS był bardzo szybko rozbudowywany, do czego użyto więźniów miejscowego obozu koncentracyjnego. 28 września na obszar tego poligonu, który był bardzo silnie strzeżony i był dobrze zamaskowany, przybył sam szef SS, Himmler, który przekonał Hitlera po wielkim ataku na Peenemünde, że to SS powinno przejąć eksperymenty z wykorzystaniem tajnych broni i że to SS powinno zająć się ochroną tych działań i tych prac. To, że sam Himmler był na tym terenie, było już dowodem, że jest to bardzo ważny teren dla Niemców i że na pewno będą tam prowadzone jakieś ważne działania. Kiedy Himmler wyjechał, to jeszcze mocniej przyspieszono pracę i jeszcze lepiej zaczęto kamuflować te tereny. Na przykład Niemcy postawili na miejscu spalonej wsi Blizna makietę nowej wsi, a na bocznicę kolejową zaczęły przychodzić pociągi złożone z długich wagonów przykrytych brezentem, na których kryły się jakieś podłużne przedmioty. Zaobserwowano też cysterny o nowych kształtach. W połowie grudnia z Blizny nadchodzi kolejny meldunek. Był to meldunek, który zawierał wiele ważnych informacji, między innymi szczegóły obserwacji lotów i wybuchów jakichś pocisków. A w Warszawie agenci kontrwywiadu Armii Krajowej zawiadomiła kierownictwo wywiadu AK, że rozbił się niemiecki samochód, a jego pasażerowie zginęli. Kontrwywiad Armii Krajowej po kilku dniach potwierdził, że byli to specjaliści tajnej niemieckiej broni, że jechali z Mielca położonego niedaleko Blizny. Szef wywiadu, pułkownik Osmecki, nie miał już praktycznie żadnych wątpliwości, że na terenie Blizny są prowadzone eksperymenty z tajnymi pociskami, z tymi pociskami, z którymi prowadzono też badania w Peenemünde. Od razu wydał okręgowi Kraków kolejne instrukcje, a równocześnie uruchomił własną centralną siatkę wywiadowczą, gdyby miejscowe komórki z jakiegoś powodu poniosły porażkę. W styczniu 1944 roku eksperymenty nad rakietami przybrały na sile. Cały czas te rakiety były wystrzeliwane i w dzień, i w nocy. Przeważnie leciały w kierunku północnym, północno-wschodnim i zachodnim, ale zasięg tych rakiet był bardzo różny. Czasami wybuchy już były nad Blizną, czasami leciały daleko, a na przykład dolatywały w rejony częstochowe czy na północ aż nad Bug. Kiedy upadały, to powstawały w ziemi olbrzymie dziury o średnicy 20 metrów. Możemy sobie wyobrazić, że taki upadek rakiety mógł nawet zniszczyć całe gospodarstwo. Te upadające rakiety w tak dużym rozrzucie i w różnych rejonach oczywiście Niemcy musieli próbować od razu zdobyć, żeby je konfiskować, czy te szczątki tych rakiet, żeby nie zostały odkryte przez wywiad Armii Krajowej. Niemcy mieli kilkanaście zmotoryzowanych patroli, które były rozmieszczone w różnych punktach terenu, na których spadały te rakiety. I kiedy taka rakieta upadła, to taki patrol od razu szybko jechał na miejsce upadku takiej rakiety, zabezpieczał tą rakietę, zbierał wszystkie części, odłamki, cały mechanizm. Ale razem z Niemcami w pogoń za takimi rakietami, które spadły na ziemię, również ruszała Armia Krajowa. Cały czas trwał wyścig między Niemcami, którzy mieli o wiele lepsze środki działania i działali w sposób jawny, a patrolami Armii Krajowej, które musiały działać w ukryciu. Można wręcz stwierdzić, że dochodziło tam w tym terenie do rywalizacji między patrolami niemieckimi i patrolami polskimi. Często nawet były wymiany ognia i walki między tymi patrolami, które chciały zdobyć rakietę czy części z tej rakiety, która się rozbiła, ale oczywiście wykorzystać je inaczej. Niemcy chcieli je zebrać, żeby nikt nie poznał ich tajemnic, a wywiad Armii Krajowej po to, żeby tajemnice tych rakiet rozszyfrować i przesłać dalej na zachód.
W Wielkiej Brytanii w Londynie działał komitet Crossbow, który zajmował się rozszyfrowaniem różnych zdjęć lotniczych i tajnymi broniami Hitlera. Oni wiedzieli, że po bombardowaniu Peniminde Hitler oddał SS wszystkie sprawy związane z tajnymi broniami. Logiczne było, że trzeba szukać tych broni i m.in. rakiet V2 na terenach, które należą do SS. Ale na terenie całej Europy było ich sporo. Dodatkowo były dokładnie strzeżone, kamuflowane, więc dotarcie do tych miejsc, które były pod kontrolą Himmlera, nie było wcale takie łatwe. Ale ku zdumieniu Brytyjczyków nagle zaczęły nadchodzić depesze przez sztab polski w Londynie, że w Polsce na poligonie SS w miejscowości Blizna odbywają się eksperymenty z latającymi obiektami i można przypuszczać, że są to rakiety. Jedna z wiadomości mówiła również, że najprawdopodobniej są napędzane przez nadtlenek wodoru. Wydano więc rozkaz, aby samoloty dalekiego zasięgu zrobiły zdjęcia terenu poligonu w okupowanej Polsce i takie loty się odbyły i zdjęcia zostały zrobione. Jednak pomimo tego dopiero minął prawie miesiąc, kiedy komitet nimi się zainteresował. Wziął je dr Jones, żeby je przestudiować, a był to człowiek, który między innymi pierwszy podawał informację, że w Peniminde są te eksperymenty z rakietami i nie był on zbyt lubiany przez swoich kolegów. Różne animozje wzięły górę, między innymi nie wierzono Jonesowi, który po przestudiowaniu tych zdjęć mówił, że są tam rakiety, tylko niektórzy wręcz protestowali albo mówili, że to nie są żadne rakiety, tylko że to jest lokomotywa. Widać było, że wiele osób mu się sprzeciwiało i pomimo tego, że to pierwszy on odkrył w Peniminde rakiety, to później nie chciano mu wierzyć, czy robiono mu przeszkody, mimo że to właśnie on odkrył również rakiety, albo przynajmniej je zidentyfikował i potwierdził, że są to rakiety z tych zdjęć, które otrzymał od lotnictwa. Polski wywiad zaczął się zastanawiać, w jaki sposób najlepiej będzie zdobyć taką rakietę. Cały czas trwał wyścig między polskimi i niemieckimi patrolami, jednak Niemcy mieli dużą przewagę, ponieważ działali jawnie, a poza tym też terroryzowali miejscową ludność. Współpraca między AK i ludnością cywilną nie zawsze była taka, na jaką zapewne Armia Krajowa by liczyła. Zresztą nie ma się co dziwić, że ludzie nie zawsze mogli chcieć współpracować z AK pod karą najwyższego wyroku. Zaczęto więc studiować inne metody i rozmyślać nad nimi. Między innymi planowano nawet uderzenie na poligon SS w Bliźnie i opanowanie go chociaż na krótką chwilę, żeby zdobyć rakiety. Nie doszło to do skutku, ponieważ poligon był zbyt silnie chroniony. W Warszawie podano inny pomysł, który mógł być bardziej realistyczny. KEDYW, czyli Komenda Dywersji Armii Krajowej, otrzymała rozkaz, żeby przygotować akcję, w której opanowano by kolejowy transport, który na teren poligonu w Bliźnie wiózł różnego rodzaju ładunki. Zaczęto się do tego przygotowywać. Wszystko było już gotowe, ale pewne wydarzenie przekreśliło cały plan opanowania transportu kolejowego. 20 maja 1944 roku do Warszawy nadeszła wiadomość, że właśnie tego dnia o świcie koło wsi Klimczyce na lewym bagnistym brzegu Bugu spadła niemiecka rakieta i się nie rozerwała. Patrol Armii Krajowej tak potrafił ją zamaskować, zanim przyjechał niemiecki patrol, że jest duża szansa, że Niemcy nie odkryją tej rakiety. Ta metoda okazała się jak najbardziej skuteczna. Wywiad Armii Krajowej, oprócz zbierania typowo wojskowych informacji, zbierał też informacje na terenie Rzeszy dotyczące transportu, produkcji przemysłowej, rozmieszczenia fabryk, ich wydajności. Ale sprawy te wymagały fachowych opracowań, dlatego przy wywiadzie AK istniało Biuro Studiów Gospodarczych. Utworzono je w połowie roku 1941. Na czele tego biura stanął Jerzy Chmielewski.
Szukał on kontaktów wśród naukowców i z tymi, których udało się zachęcić do tego, to zaczął współpracować i oni wchodzili w skład jego tajnego biura, na którego czele stał. Następnie też pojawił się projekt utworzenia Rady Gospodarczej. Tą Radą Gospodarczą kierował Hipolit Gliwic. Obie te komórki pracowały równolegle i wzajemnie się uzupełniały. We wrześniu 1942 roku gestapo aresztowało Chmielewskiego. Po kilku miesiącach wysłali go do Oświęcimia. Jego funkcję przejął zastępca, czyli Adam Mickiewicz. On rozszerzył zakres pracy biura i zatrudnił nowych ludzi, a jednym z nich był inżynier Antoni Kocjan. On miał wiedzę w dziedzinie przemysłu lotniczego, powierzono mu pracę nad materiałami dotyczącymi niemieckiej produkcji lotniczej i broni pancernej. Później też został z jednym z zastępców Mickiewicza. Kiedy zaczęły napływać meldunki o niemieckich eksperymentach z rakietami, m.in. rakietami V2, to właśnie kierowano je do komórki inżyniera Kocjana. Tą komórkę nazwano Komisją Badawczą. Do tej komórki wprowadzono też profesora Janusza Groszkowskiego i profesora Marcela Struszyńskiego. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka była reakcja na meldunek, że żołnierze Armii Krajowej zabezpieczyli całą rakietę. Wywiad stanął na równe nogi i szybko zaczął działać. Szef wywiadu od razu wydał rozkazy dowódcy obszaru warszawskiego Armii Krajowej, który z kolei wydał lokalnemu dowódcy rozkaz, żeby postawił do dyspozycji oddział ubezpieczający i żeby dał ludzi do pomocy technicznej. Komórka inżyniera Kocjana stworzyła dwa zespoły fachowców. Pierwszy miał rozpoznać warunki pracy na miejscu, a drugi wszystkimi dostępnymi metodami miał rakietę rozmontować, wydobyć z rakiety najważniejsze części, sfotografować te części, zrobić rysunki i sporządzić jak najbardziej szczegółowy raport. Po kilku dniach od upadku rakiety i zamaskowaniu jej przez AK, Niemcy zrezygnowali z jej znalezienia i właśnie wtedy zjawili się żołnierze Armii Krajowej nocą i załadowali cenną zdobycz na wozy, wcześniej wydobywając ją z bagna. Przewieziono ją do stodoły we wsi Hołowczyce Kolonia. Ta stodoła stała się centrum badań wstępnych nad rakietą, które przeprowadzali polscy specjaliści. Z Warszawy przyjechał sam inżynier Kocjan z innym inżynierem i swoimi współpracownikami, którzy byli specjalistami w swych dziedzinach. Trzeba było zacząć rozmontowywać mechanizm, który składał się z około 25 tysięcy części. Z jednej strony trzeba było się śpieszyć, bo czas grał na wojnie ogromną rolę, tym bardziej, że był to maj 1944 roku, a wiemy, że alianci planowali na początek czerwca inwazję na Francję, a więc wszystkie wiadomości o tajnej broni Hitlera, o rakiecie V2 była na wagę złota. Trzeba było też pracować z drugiej strony ostrożnie, bo nie wiadomo było, czy w rakiecie będą jakieś materiały wybuchowe albo czy nie zawiera w sobie jakichś niebezpiecznych płynów, które mogą albo spowodować uszkodzenia ciała, albo wręcz nawet śmierć. Poza tym wszystko działo się pod nosem niemieckim. Dodatkowo to działało na pewno na nerwy ludzi, którzy rozmontowywali tą rakietę. Jednak zespół inżyniera Kocjana dał sobie radę i rozmontował, sfotografował i opisał rakietę. Dalsze prace związane ze zdobytą rakietą były prowadzone pomyślnie i doszły do najważniejszej fazy, zbliżały się do końca. Inżynier Kocjan kursował między Bugiem i Warszawą. Raz na tydzień nocował w swoim mieszkaniu, gdzie mógł spotkać się z żoną i trochę odpocząć.
Niestety to, czego obawiali się ludzie, którzy rozmontowywali rakietę na miejscu znalezienia jej we wsi, spotkała samego inżyniera Kocjana. Właśnie w jeden z dni, który spędzał z żoną i nocował u siebie w domu, w nocy zapukali Niemcy. Nie istniała droga ucieczki, drzwi trzeba było otworzyć. Do mieszkania weszli uzbrojeni żołnierze i dwóch ludzi ubranych po cywilnemu. Pierwsze przesłuchanie jednak nie było dla Kocjana wcale takie złe. Okazało się, że gestapo w Warszawie odkryło drukarnię Armii Krajowej, która mieściła się w podziemiu zakładów szybowcowych, gdzie różne doświadczenia przed wojną prowadził właśnie Kocjan. Dlatego gestapo ustaliło jego powiązania z tym lokalem, te powiązania jeszcze sprzed wojny, dlatego go aresztowali. Kocjan szybko udowodnił, że nie ma nic wspólnego, a gestapo, wiedząc już, że zapewne Niemcy przegrają wojnę, już nie byli aż tak bardzo gorliwi w swojej pracy. Często na przykład odpowiednia suma pieniędzy potrafiła sprawić, że Niemcy wypuszczali na wolność ludzi, których aresztowali. I między innymi interwencja z zewnątrz doprowadziła do tego, że zwolnili żonę inżyniera Kocjana. Jemu obiecali to samo. Niestety, tak jak wiele osób, które pracowały i służyły w konspiracji, sam inżynier Kocjan nie zachowywał reguł, które powinien przestrzegać człowiek działający w podziemnej armii. Jego najważniejszym zadaniem w tamtych dniach było zdobycie rakiety V2 i jej opisanie jej. To była rzecz najważniejsza. Niestety, oprócz tego zajmował się też sekretną produkcją granatów. I właśnie w więzieniu gestapo zobaczyła go kiedyś łączniczka z tej produkcji, która była aresztowana. Była ona torturowana, a że nie miała zbyt dużo znajomych w AK, to kiedy zobaczyła inżyniera Kocjana, to wskazała gestapo na niego i powiedziała, czym się zajmuje. Nie trzeba się domyślić, że szanse, żeby Kocjan został zwolniony, spadły praktycznie do zera. Zaczął być torturowany, wyłamywano mu palce, palono gorącym żelazem. Kiedy tracił przytomność, polewano go lodowatą wodą, albo szokami elektrycznymi powodowano, żeby odzyskał przytomność. Ale inżynier Kocjan się nie załamał, pozostał twardy i nie zdradził niczego. Dlatego prace nad zdobytą rakietą V2 mogły posuwać się dalej naprzód. Sam inżynier Kocjan niestety zginął na pawiaku. Są dwie wersje. Jedni podają, że zmarł z pobicia w więzieniu pod koniec lipca, a drudzy, że został rozstrzelany w ruinach getta już w czasie powstania. Komisja badawcza, która była komórką Armii Krajowej, którą reprezentował Jerzy Chmielewski, który został zwolniony z obozu koncentracyjnego, na zwolnienie jego miało właśnie wpływ dostarczenie sumy pieniędzy. Razem z Radą Gospodarczą obie te komórki, czyli Komisja Badawcza i Rada Gospodarcza, pracowały, żeby jak najlepiej wykorzystać materiał, który udało się zebrać. Londyn bardzo chciał wiedzieć jak najszybciej, co udało się ustalić i mieć te informacje dla siebie, dlatego ustalono, że Armia Krajowa przekaże Wielkiej Brytanii raport, jak również części tej rakiety, które udało się wymontować i które uznali za najważniejsze. Cały ten raport był uzupełniony przez 80 fotografii, 12 rysunków, szkic poligonu, zestawienie wystrzeliwanych rakiet. Do tego, jak wspomnieliśmy, dołożono części zdobytej rakiety, których w sumie było 8. Te części rakiety musiał przetransportować człowiek do Wielkiej Brytanii, który też znał się na tym i naturalnym kandydatem byłby inżynier Kocjan, ale z powodu tego, że został aresztowany, wybór padł na Chmielewskiego. 12 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej podpisał meldunek specjalny 1 na R numer 242 o rakiecie V2, a worek z jej częściami przejął Chmielewski, który był gotów do podróży, ponieważ miał on polecieć samolotem, który w nocy na tajnym lądowisku miał przylecieć z Wielkiej Brytanii.
Co ciekawe, nie miał być jednym pasażerem, ale razem z nim tym lotem miał lecieć też Tomasz Arciszewski, słynny Józef Rettinger, Tadeusza Chciuka i podporucznika Czesława Micińskiego. Na tajne miejsce lądowania wybrano lotnisko polowe niemieckie, które było opuszczone niedaleko Tarnowa. Z lotniska we Włoszech wystartowała Dakota, która 25 lipca wyleciała z lotniska w Brindisi. Nocne lądowanie nie odbyło się bez zakłóceń, ponieważ Dakota musiała dwukrotnie nadlatywać nad lądowisko, które rozjaśniała swoimi reflektorami, a dodatkowo nocną ciszę przerywał jej hałas. Wszystkie osoby, które miały być przetransportowane do Anglii, weszły do samolotu, ale samolot nie wystartował. W ostatnich dniach padały mocne deszcze i ziemia była tak miękka, że koła się zapadły. Kapitan Schreier, łącznik załogi z pasażerami, kazał wszystkim wysiąść, wyładować bagaże i razem z pilotem oglądali podwozie samolotu. Według nich start był niemożliwy, dlatego chcieli oblać samolot benzyną i podpalić. Oficer startowy w ostatniej chwili ich przed tym powstrzymał. Kazał wykopać żołnierzom rowki przed kołami i wypełnić je słomą. Ale samolot znowu nie wystartował. Znowu więc kazano wysiadać pasażerom, którzy wcześniej z bagażami zapakowali się do samolotu. I znowu chcieli podpalać samolot, ale oficer startowy jeszcze raz ich powstrzymał. Tym razem wysłał żołnierzy do wozów, żeby przynieśli deski i podłożyli je pod koła. Znowu pasażerowie razem z bagażami musieli wsiadać do samolotu, ale tym razem samolot posunął się do przodu i wystartował. Samolot z pasażerami i cennym ładunkiem doleciał do Włoch. Następnego dnia poleciano do Rabatu w Afryce Północnej. Następnie Chmielewski z workiem pełnym części od rakiety poleciał prosto do Londynu, a tam wylądowano 28 lipca, gdzie Chmielewski, chociaż Brytyjczycy chcieli przejąć ten ładunek od razu, powiedział im, że musi oddać polskim oficerom to, co przywozi ze sobą. Worek i raport znalazły się w rękach oddziału 6. Później odszyfrowano dokumenty. Szły te materiały do oddziału wywiadowczego, który przekazywał wszystko wywiadowi brytyjskiemu. Pierwsza rakieta V2 spadła na Londyn 8 września, ale Brytyjczycy i samo miasto było już przygotowane na takie ataki, częściowo ewakuowane, a wszystkie środki obrony zostały podjęte. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału. Bardzo dziękuję za subskrybowanie tego kanału, do czego zachęcam, za lajkowanie, za komentarze. Również zachęcam do tego, abyście dalej komentowali, lajkowali filmy. Poproszę o komentarze, jak zwykle kulturalne, bez przekleństw, odnoszące się do tematu tego odcinka. Kanał można również wspierać poprzez portale Patronite i Buy-Coffee. Linki są w opisie pod filmem. Takie wsparcie bardzo pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu dalszych materiałów. Kanał można też wspierać bezpośrednio przez portal YouTube, przyciski wesprzyj lub podziękuj pod filmem. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.